Do wspólnego oglądania zaprasza Horda, producent nawozów dla roślin akwariowych. Dziś kolejny odcinek z serii filmów Akwarium Znajomego. Jeśli jest ktoś tutaj pierwszy raz i nie wie, o co chodzi, to teraz szybko tłumaczę. W tej serii filmów pokazuję wasze akwarium. Każdy z was może wysłać mi film, w którym sam opowie o swoim akwarium lub wysyła mi dokładny opis zbiornika, a ja za was to czytam. Zawsze też dodaję jakieś swoje spostrzeżenia odnośnie danego akwarium. Dlatego jeśli ktoś chce pochwalić się swoim akwarium na tym kanale, niech napisze do mnie e-mail lub na Facebooku, albo można też w komentarzach, ja wszystko wytłumaczę. Tak właśnie zrobił autor tego naprawdę bardzo fajnego zbiornika, czyli Marcin Wiśniewski, który wysłał do mnie film wraz z opisem tego baniaka. Witam wszystkich, Aquascaping TV. Po krótkim intro zaczynamy. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną. Powiedzenie, że w prostocie jest piękno, w tym przypadku naprawdę ma duże zastosowanie. Ale od razu też tłumaczę, że powiedzenie proste w tym przypadku też nie oznacza prymitywne. Dlatego, że cała aranżacja została stworzona w bardzo przemyślany sposób. Począwszy od obsady ryb, poprzez dobrze dobrane rośliny, a skończywszy na materiałach dekoracyjnych. No, może ja bym dobrał trochę mniejsze kamienie, te największe. W ten sposób, prostym zabiegiem, można sprawić, że akwarium mogłoby wyglądać optycznie na większe. Ale dobrze, zostawmy to. Może przejdźmy płynnie do opisu akwarium, który wysłał mi Marcin. Akwarium to zestaw Diversa 40 LED. Z uwagi na fakt, że usytuowane jest w mojej nieco chłodniejszej piwniczce, wybór padł na zbiornik z pokrywą. Wymiary to 40 na 25 na 25 cm, czyli standardowe 25 litrów. Start zbiornika był w marcu 2023 roku. Od tamtej pory akwarium przeszło kilka zmian. Do standardowego oświetlenia 5W, 6,5 tysiąca kelwinów dodałem świetlówkę LED AquaL 5W, 8,5 tysiąca kelwinów. Dwie lampy razem daje około 1100 lumenów. Teraz od siebie dodam, że po krótkim obliczeniu daje to 44 lumeny na litr. A więc światła tam jest naprawdę sporo jak na takie małe akwarium. Jak wiecie, niektórzy twierdzą, że powyżej 40 lumenów na litr to już akwarium high-tech. Czytamy dalej. Jest oczywiście też grzałka No Name 50 W. Za filtrację w tym akwarium odpowiada filtr AquaL Multicani 800 z dodatkowym pojemnikiem. Filtr jest wypełniony Siporaxem od Sery i firmowymi gąbkami. Za hardscape posłużyły otoczaki z mojego ogrodu oraz korzenie Dark Wood. Podłożem w tym akwarium jest żwirek AquaL. Niestety nie podano dokładnej nazwy. Od zawsze lubiłem zielone akwaria, więc jest gęsto obsadzone. Główną robotę w tym zbiorniku robi żabienica SP Aflame. Na pokładzie są też kryptokoryny Parva, Neville, Patchy Pink i Balansai. Jest również hydrokotyle Leucophala i Echinodorus parvula. Na korzeniu rośnie Anubias nana i bucek, którego nazwy nie pamiętam. Całość zieleniny dopełnia Limnobium. Obsada ryb, choć liczna, jest przemyślana. Tuż pod taflą wody pływa 8 szczupieńczyków karłowatych. Środek toni wody zajmuje 8 bystrzyków amandy, a na dnie rządzi 5 kirysków panda. Za czystość szyb odpowiada 5 otosków przyujściowych. Są również rozdętki i jedna krewetka, która trafiła do mnie jako nieplanowany gość razem z otoskami. Obsługa i serwis tego zbiornika to czysta przyjemność.
codziennie dodaję nawozy linii Yokuchi w ilościach zalecanych przez producenta. Raz na tydzień podmieniam 5 litrów wody, kran z Demi w stosunku 1:1 i odmulam dno. Od czasu do czasu pod zwartki dodaję kulki, chyba tutaj jest mowa o kulkach oczywiście gliniano-torfowych. Przy zakładaniu tego zbiornika pierwszoplanowym był dobrostan zarówno ryb, jak i roślin. Mam nadzieję, że mi się to udało. Powiem Ci, Marcin, że według mnie naprawdę bardzo dobrze Ci się to udało. Akwarium wygląda bardzo ładnie. Odpowiedni dobór ryb sprawił, że pomimo dość sporej, jak na 25 litrów akwarium obsady, żadne gatunki ryb w tym akwarium nie wchodzą sobie w drogę. Szczególnie podobają mi się te szczupieńczyki karłowate. Naprawdę fajniutkie skurczybyki, które idealnie nadają się do akwarium z pokrywą, dlatego że ten gatunek świetnie skacze, dlatego pokrywa jak najbardziej na miejscu. To naprawdę bardzo przyjemne w odbiorze akwarium. Podejrzewam, że Marcin po pracy doskonale się relaksuje przy tym zbiorniku. Jak słyszymy z opisu tego akwarium, nie ma większych też problemów ze serwisowaniem tego akwarium. Zawsze tak jest, kiedy od początku do końca wszystko dobrze jest zaplanowane. To kolejny żywy dowód na to, że małym nakładem pieniędzy i miejsca w naszym mieszkaniu można stworzyć coś naprawdę fajnego, na czym nie jeden akwarysta zawiesiłby oko. Jeszcze raz wszystkich zachęcam do tego, żeby wysyłali swoje akwaria, a raczej filmy z tych zbiorników do mnie, a ja z chęcią je pokażę na tym kanale. Wystarczy w tej sprawie napisać do mnie maila lub napisać na Facebooku albo w komentarzach pod tym filmem. A propos komentarzy pod filmem, właśnie teraz przyszła pora na naszą cotygodniową zabawę. W naszej cotygodniowej zabawie, która ma, jak się domyślacie, na celu podbicie mi trochę zasięgów, dzisiejszym słowem klucz jest słowo szczupieńczyk. Napisz jakieś zdanie w komentarzach z tym właśnie słowem, a ja będę wiedział, że oglądasz moje filmy do końca i za to masz od razu ode mnie przypięte serduszko. No dobra, teraz informacja dla wszystkich tych, którym nie za bardzo zależy na tym właśnie YouTube'owym serduszku. Powiem Wam tylko tyle, że każdy komentarz, like, no i oczywiście subskrypcja sprawi, że masz znacznie większą szansę na to, że system YouTube powiadomi Cię o moim nowym filmie na kanale Aquascaping TV. To naprawdę trzy proste kroki, które Cię nic nie kosztują, a sprawią, że te powiadomienia do Ciebie będą przychodzić. Więc jeżeli komuś na tym zależy, no to już sami wiecie, co trzeba robić. Dzisiaj to już wszystko. Zapraszam Was jak zwykle za tydzień. W każdy piątek po godzinie 18 pojawia się nowy film na kanale Aquascaping TV. I zapraszam oczywiście Was na live'y nasze, które wraz z Damianem prowadzimy. Live'y są niemalże w każdą niedzielę o godzinie 10 rano. Niemalże w każdą niedzielę, dlatego że po prostu jest teraz lato. Wy macie mniej czasu, Damian ma też swoje sprawy, ja mam też swoje sprawy. No niekiedy po prostu ominiemy jakąś niedzielę, ale przeważnie możecie zaglądać na mój kanał w niedzielę o godzinie 10. Nieraz tam pojawią się te live. Pozdrawiam bardzo serdecznie akwaryści, życzę udanego weekendu. Widzimy się za tydzień. Cześć!